Cześć tutaj, Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. Przed nami kolejna znakomita gala w Arabii Saudyjskiej, której zwieńczeniem będą dwa intrygujące pojedynki w wadze ciężkiej. Filip Hrygowicz zmierzy się z Danielem Dibois, a Dionty Wilder z Zilejem Zangiem. Cała gala będzie miała formułę turnieju 5 na 5 pomiędzy zawodnikami wystawionymi przez dwóch potężnych brytyjskich promotorów: Ediego Herna i Franka Warrena. W żadnym z tych pięciu pojedynków nie ma murowanego faworyta i ciekawie będzie przekonać się, który z promotorów zapisze na swoje konto więcej punktów. Kartę uzupełni natomiast obrona pasa mistrza świata WBA w wadze półciężkiej w wykonaniu znakomitego Dmitrija Biwoła. Ja zapraszam teraz do wysłuchania mojej zapowiedzi, na której zakończenie tradycyjnie podam informacje na temat transmisji. Odkąd w wielkim boksie pojawił się Turki Alalşik okazało się, że wszystko jest możliwe. Najlepsi jednak mogą bić się z najlepszymi, bo porażce nie trzeba brać pięciu pojedynków na przetarcie. Stoczenie więcej niż jednej walki w roku też przestało nagle być dla największych gwiazd problemem. Udało się nawet wyłonić pierwszego od 25 lat niekwestionowanego mistrza świata wagi ciężkiej. A przy tym wszystkim, mister Turki doprowadził też do istnego cudu na gruncie relacji międzyludzkich. Sprawił, że Eddie Hearn i Frank Warren zechcieli zrobić coś wspólnie. Historia konfliktu rodziny Hernów i Warrenów sięga jeszcze lat 80. XX wieku i momentami wygląda jak opowieść o mafii. Do roku 1989 na brytyjskim rynku bokserskim dominował Frank Warren, ale właśnie wtedy został on postrzelony przez nieznanego sprawcę, a podczas jego rehabilitacji zawodnicy zaczęli masowo odpływać do Barego Herna, stojącego wówczas na czele meczrum boksing ojca Ediego. Warren musiał mozolnie odbudowywać swoją pozycję i po pewnym czasie znów zepchnął Meczlum na dalszy plan. Na początku drugiej dekady XXI wieku do gry z przytupem wszedł jednak Eddie Hern i dziś brytyjskim rynkiem trzęsą dwaj potężni promotorzy. Nazwisko największego wroga w obu domach od zawsze było słowem zakazanym, a Hern i Warren nie rozmawiali ze sobą przez kilkanaście lat. I trudno oczywiście przypuszczać, by nagle zaczęli się lubić, jak jednak widać pieniądze Turkiego alershika są w stanie wlać pokój nawet w najtwardsze serca. Początkowo turniej 5 na pięciu miał być tylko smakowitą przystawką przed daniem głównym, czyli pojedynkiem marzeń pomiędzy Dmitrijem Biwołem a Arturem Beterbiewem o niekwestionowane Mistrzostwo Świata kategorii półciężkiej. Z powodu kontuzji Beterbiewa ten pojedynek został niestety odwołany, ale karta i tak prezentuje się znakomicie, a na nową walkę wieczoru zostało wyznaczone starcie Dionte'a Wildera z Zilejem Zangiem. To pojedynek dwóch wielkich panczerów, którzy znaleźli się jednak w trudnych momentach swoich karier. Obaj ponieśli w ostatnich miesiącach porażki z rąk tego samego zawodnika, Josefa Parkera, i mocno zachwiało to ich pozycją w światowej wadze ciężkiej. Dokładając do tego fakt, że Wilder ma 38, a Zhang 41 lat, porażka w sobotę dla jednego i drugiego może oznaczać wypadnięcie z poważnego boksu. Patrząc na sprawę obiektywnie, Deontay Wilder ostatnie wartościowe zwycięstwo odniósł 5 lat temu, gdy znokautował Luisa Ortiza. Później przyszły dwie porażki przed czasem z Tysonem Furym, następnie błyskawicznie zakończona walka z Robertem Heleniusem, którą trudno jednak traktować jako poważny test. W grudniu Bronze bomber przegrał natomiast wysoko na punkty z Josephem Parkerem. Amerykanin nie miał w tym pojedynku kompletnie żadnego pomysłu, ani przez moment nie był w stanie zagrozić bezbłędnie realizującemu taktykę rywalowi, a w ósmej rundzie znalazł się nawet w poważnych tarapatach i był bliski porażki przed czasem. Wilder przed i po tym pojedynku nie był sobą. Przez lata odgrażał się przeciwnikom i budził wśród nich przerażenie swoim instynktem ringowego zabójcy. W grudniu z jego ust słyszeliśmy natomiast dziwaczne opowieści o odzyskaniu wewnętrznego spokoju. Duży wpływ na jego zachowanie miał mieć rytuał ajałaski, któremu się poddawał. To ceremonia budząca powszechne kontrowersje i między innymi w Polsce nielegalna. Teraz bronz bomber zapewnia, że odzyskał dawną dzikość i nie zobaczymy już jego pokojowej wersji. Pytanie jednak, czy w tym wieku, po tylu latach w ringu i trzech wojnach z Tysonem Furym jest jeszcze głodny zwycięstw, czy może bardziej myśli już o tym, co będzie robił na emeryturze? Ten głód przewija się zresztą w kontekście zbliżającego się pojedynku cały czas, bo powstaje też pytanie, ile pozostało go Zilejowi Zangowi. Chińczyk na szerokie wody wypłynął na dobrą sprawę dopiero w 2023 roku, gdy dwukrotnie pokonał przed czasem Joe Joyce'a i wstrząsnął krajobrazem wagi ciężkiej. Jego walka z Parkerem z marca tego roku była natomiast dziwna. Zhang dwukrotnie rzucił rywala na deski, ale poza tym nie robił dosłownie nic i na własne życzenie przegrał na punkty. Gdy trafiał, to przewracał, ale w pozostałych fragmentach całkowicie oddał pole rywalowi. Szczególnie w późniejszych rundach wyszły na wierzch jego problemy kondycyjne, o których mówi się od dawna. Walki z Joyce'em kończył przed połową dystansu, więc jeszcze nie było tego tak widać. W 2022 roku moim zdaniem wygrałby jednak z Filipem Hrygowiczem, gdyby nie właśnie to kompletne spuchnięcie w końcówce i oddanie kilku rund za darmo. Znając zatem własne ograniczenia, Zang w starciu z Wilderem będzie zapewne chciał rozwiązać sprawę możliwie jak najszybciej. Bronze Bomber może być jednak dla niego trudny do sięgnięcia. Za Amerykaninem będzie stała przewaga szybkości i poruszania się. Zang ma szybkie i ciężkie ręce, ale człapie w wingu. Ceremonia ważenia potwierdziła zresztą, że mamy tak naprawdę do czynienia z pięściarzami z dwóch różnych kategorii. Chińczyk wniósł 128 kg, a Wilder 97 czyli wyraźnie mniej niż choćby Łukasz Różański i Lawrence Okoli w niedawnym starciu w dywizji Bridger. Popularnie Big Bang ma spore braki w defensywie. Parker co chwilę trafiał go na górę i na dół, a wcześniej również Hrgowicz regularnie lokował potężny prawy, który jest przecież znakiem rozpoznawczym Wildera. Szczęka byłego mistrza świata w WBC wydaje się twarda, bo choć Fury kilka razy rzucił go na deski, to jednak był w stanie przyjąć wiele innych potężnych bomb ze strony Króla Cyganów, Parkera czy Ortiza. Zang może natomiast powalić jednym ciosem, pytanie jednak czy w przypadku zaistnienia takiej sytuacji odnajdzie determinację i energię, by przycisnąć i dobić zranionego rywala, bo z Parkerem było wręcz odwrotnie. Wydaje mi się, że kluczowa będzie tu dyspozycja i nastawienie Diontea Wildera. Jeśli będzie swoją najlepszą wersją, to korzystając z przewagi szybkości, powinien dużo się poruszać, dzięki lepszemu zasięgowi ramion utrzymywać zanga w dystansie i rozbijać go ciosami prostymi, a gdy po kilku rundach rywal będzie zmęczony, zaryzykować i poszukać okazji do wystrzelenia nokautującej petardy z prawej ręki. Jeśli jednak Wilder będzie wyglądał tak jak z Parkerem, to Big Bang zastupuje go w początkowych rundach. Ja bliższy jestem mimo wszystko pierwszego scenariusza. Być może trochę życzeniowo mam nadzieję na dobrą dyspozycję Diontaja Wildera, bo on ze swoim stylem wciąż może wnieść do świata wagi ciężkiej sporo intrygi. Typuje zatem zwycięstwo byłego czempiona przez nokaut w okolicy połowy dystansu. To jednak pojedynek z gatunku 50 na 50 i nie można w nim wykluczyć absolutnie żadnego scenariusza. Walka wieczoru zapowiada się zatem frapująco, ale nie mniej interesujące jest inne starcie w wadze ciężkiej. Filip Hrygowicz zmierzy się w nim z Danielem Dibois. Początkowo wydawało się, że w stawce tego pojedynku znajdzie się pas Mistrza Świata IBF w królewskiej kategorii. Zgodnie ze swoją zapowiedzią, federacja miała odebrać go Aleksandrowi Usykowi za wzięcie rewanżu z Fiurym zamiast obrony z obowiązkowym pretendentem, czyli właśnie Hrygowiczem. Obóz Usyka zaapelował jednak do IBF o zmianę decyzji i jak na razie sprawa jest w toku, zwycięzca starcia Hrygowicz-Dibła stanie się natomiast posiadaczem paska IBF Interim, który w każdej chwili będzie mógł zostać zamieniony na pełnoprawny tytuł Mistrzowski. Tyle polityki, a teraz wróćmy do czystego sportu, bo dostaniemy tu ciekawą układankę stylów i osobowości. Do Daniela dibła w pewnym momencie przylgnęła ładka Quitera, czyli zawodnika szukającego ucieczki z walki, gdy ta nie układa się po jego myśli. Brytyjczyk w związku z kontuzją oka poddał się w starciu z Joe Joyce'em, a w pojedynku z Aleksandrem Usykiem w zasadzie dał się wyliczyć, gdy Ukrainiec zyskiwał coraz większą przewagę. Dibła odzyskał jednak część utraconego szacunku w grudniowym starciu z Jarelem Millerem, przy którym nie pękł podczas wojny w półdystansie, a w ostatniej rundzie zapewnił sobie nawet zwycięstwo przed czasem. Filip Hrygowicz pozostaje tymczasem pewną niewiadomą. Na zawodowych ringach obecny jest od siedmiu lat. Stoczył 17 walk, ale przetestowany został w zasadzie tylko w jednej, z Ilejem Zhangiem w 2022 roku, gdy już w pierwszej rundzie był liczony, a zwycięstwo punktowe wyrwał w dużej mierze dzięki temu, że Chińczyk w końcówce oddychał rękawami. Poza tym Hrygowicz głównie obija przeciętniaków i nawet na ich tle nie zawsze zachwyca. Wydaje mi się jednak, że to pięściarz, który dopiero na tle kogoś naprawdę mocnego pokaże pełnię swojego potencjału i myślę, że w walce z Dibła zobaczymy najlepszego Filipa Hrygowicza w karierze. Chorwat na amatorstwie niejednokrotnie udowadniał, że jest znakomitym technikiem. Jego walki nie zawsze są wielkimi widowiskami, ale el animal potrafi w nich być do bólu skuteczny. Hrygowicz na pewno nie pójdzie więc z Dibła na wojnę jak Miller, ale raczej będzie starał się konsekwentnie go rozpracowywać. Myślę, że bardzo aktywny będzie tu lewy prosty, którym swego czasu Brytyjczyka kompletnie porozbijał Joe Joyce. Obstawiam, że dzięki temu metodycznemu boksowi Filip Hrygowicz będzie stopniowo zyskiwał coraz większą przewagę, a w końcówce pojedynku Triple D nie będzie miał już ochoty dalej boksować i znów poszuka drogi do wycofania się. Trudno powiedzieć, jak Hrygowicz zareaguje na ewentualne przyjęte mocne ciosy. W walce z Zangiem momentami wydawał się po tych uderzeniach jakby odłączony. Debła jednak bije mocno, ale nie aż tak mocno, jak Chińczyk, a do tego wydaje się być bardziej podatny na presję. Choć więc Brytyjczyka absolutnie nie należy skreślać, to ja stawiam na triumf przed czasem Filipa Hrygowicza. Tak jak wspominałem, gala w Riadzie będzie miała formułę turnieju, do którego Eddie Hearn i Frank Warren wystawili po pięciu zawodników. Herna będą reprezentować Deontay Wilder, Filip Hrygowicz, Craig Richards, Austin Williams i Raymond Ford, Warrena natomiast Zilei Zhang, Daniel Dubois, Willie Hutchinson, Hamza Shiraz i Nick Ball. Zgodnie z przyjętymi regułami za remis w walce żaden z promotorów nie otrzymuje punktów. W przypadku zwycięstwa swojego zawodnika na kartach sędziowskich menedżer dostaje jeden punkt, a triumf przed czasem oznacza dwa punkty. Dodatkowo obaj promotorzy mieli prawo wskazać swojego kapitana, którego punkty liczone będą podwójnie. Hern wybrał Dionteja Wildera, a Warren Hamze Shiraza. Jeśli sprawdzą się moje typy, to dzięki samym pojedynkom w wadze ciężkiej Eddie Hearn zgarnie aż 6 punktów, bo zarówno Wilder jak i Hrygowicz za zwycięstwa przed czasem zgarną po dwa oczka, a wynik Bronze Bombera jako kapitana będzie jeszcze pomnożony razy dwa. Jak natomiast rozkładają się szanse w pozostałych walkach? Najtrudniej wskazać moim zdaniem faworyta w starciu, które otworzy kartę, czyli w pojedynku Raymonda Forda z Nikiem Bolem o tzw. zwykły pas mistrza świata WBA w kategorii piórkowej. Bola możecie kojarzyć z marcowej gali w riadzie, podczas której wyraźnie przegrał pierwszą połowę pojedynku ze znacznie od siebie wyższym Rejem Wargasem, ale wziął się do odrabiania strat, dwukrotnie rzucił rywala na deski i ostatecznie wyszarpał remis. Ford z kolei również w marcu po 11 rundach przegrywał na punkty z Otabekiem Chomatowem, ale w ostatniej odsłonie zdołał go zastopować. Naprzeciw siebie stanie zatem dwójka zawodników z iście wojowniczą duszą i bez wątpienia pokażą oni charakter również w sobotę. Jeśli musiałbym typować, to postawiłbym na zwycięstwo Forda na kartach sędziowskich, ale tutaj naprawdę może być bardzo blisko. Frank Warren może moim zdaniem dopisać cztery punkty za zwycięstwo przed czasem swojego kapitana Hamzy Shiraza, którego uważam za faworyta pojedynku z Austinem Williamsem. Shiraz ostatnio szybko i efektownie odprawiał mocnych Dmytro Mitrofanowa i Liama Williamsa i uważam go za jednego z najciekawszych prospektów w światowym boksie. Austin Williams również jest niepokonany i ma duży potencjał, ale wydaje mi się, że tym razem nie starczy mu umiejętności. U pięściarzowi Ediego Herna skłaniam się natomiast w pojedynku Craiga Richardsa z William Hutchinsonem, którym typuje wygraną Richardsa. To również bliski pojedynek bez wyraźnego faworyta. Craig Richards był jednak w stanie pokazać kawał umiejętności na tle Josuy czy nawet Dmitrija Biwoła. Myślę zatem, że w boju z Hutchinsonem to jego ręka powędruje w górę. Poza turniejem zobaczymy natomiast właśnie walkę wspomnianego Biwoła, która będzie jednak moim zdaniem teatrem jednego aktora. Wzięty w zastępstwie za Beterbijewa Malik Zinat ma w swoim rekordzie zero po stronie porażek, ale w jego bilansie próżno szukać znanych nazwisk. Jedyną zagadką jest więc dla mnie to, czy Biwą będzie w stanie pokonać Libijczyka przed czasem, czy jednak znów zatriumfuje na punkty. Mistrzowi często zarzuca się to, że nie podkręca tempa i nawet gdy jego rywal jest wyraźnie zraniony, to woli bezpiecznie wyboksowywać go do ostatniego gongu. Wymowne jest zresztą to, że ostatnie zwycięstwo przed czasem zanotował w marcu 2018 roku. Gdyby teraz wreszcie znokautował rywala, to jego akcje przed, mam nadzieję, wciąż aktualnym starciem z Better dodatkowo by wzrosły. Gale w Riadzie będzie można śledzić w sobotę 1 czerwca od godziny 20 na platformie DAZON w systemie PayPerView. Warunki są takie same jak przy okazji ostatniej gali Fury Usyk. Cena dostępu to 89,99 zł, a za wykup Pay Per View pierwszy miesiąc abonamentu DAZON otrzymacie gratis. Jeśli natomiast zdecydowalibyście się na zakup, to tradycyjnie zachęcam do zrobienia tego z poziomu mojego reflinka, który znajdziecie w opisie, wtedy część zainwestowanej przez Was kwoty wesprze moją działalność. Zachęcam oczywiście do kulturalnej dyskusji w komentarzach, chętnie poznam Wasze typy, bo sporo jest przed tą galą zagadek, a teraz już się żegnam i do usłyszenia zapewne w niedzielę przy okazji podsumowania.